biznes nie jest jednorodny, firmy nie są homogeniczne, w związku z tym firmy mają przed sobą różne wyzwania, zależnie od branży, zależnie od wielkości biznesu. Myślę natomiast, że jedno jest wspólne, a mianowicie jest to, jak dobrze wyjść z tej sytuacji kryzysowej. Ci, którzy nie byli zbyt poturbowani, oczywiście mają łatwiej. Natomiast jak używając technologii, narzędzi cyfryzacyjnych, rozwoju, tego, co jest obecnie domeną postępu w świecie, czyli digitalizacji, sprawić, aby te biznesy wytworzyły nowe koło zamachowe, znalazły nowe nisze, znalazły wzmocnienie i siłę w rozwoju. Jeżeli mówimy o przemyśle 4.0, o przedsiębiorstwach produkcyjnych, tutaj cyfryzacja głównie związana jest z robotyzacją, z automatyzacją, z rozwojem internetu rzeczy i porozumiewania się ze sobą maszyn. Dzięki temu przedsiębiorstwa uzyskują większą efektywność, większą optymalizację zarówno kosztów, szybkość produkcji, tempo dostosowywania się do zmian i w ten sposób oczywiście mogą wytwarzać przewagę konkurencyjną. Natomiast jeżeli mówimy o innych biznesach, pójdźmy gdzieś w drugą skrajność, na przykład branża detaliczna, to tam głównie rozwój e-commerce'u, rozwój interakcji z klientami, rozwój narzędzi samoobsługowych, wsparcie w szybkości podejmowania decyzji, personalizacja, to jest ta domena, gdzie z kolei wykorzystuje się bardzo mocno przetwarzanie dużej ilości danych, sztuczną inteligencję, jak również cały świat aplikacji, który stanowi główną nić kontaktu i porozumienia z klientami. W ten sposób, zależnie od branży, w bardzo różnym wymiarze, cyfryzacja może służyć w zwiększeniu dynamiki, tempa i dostosowywania się do zmian, które są teraz przedmiotem naszej rzeczywistości.